Cześć, witajcie. Słuchajcie, chciałbym Wam dzisiaj pokazać odkurzacz, który mi padł, przestał odkurzać. Electroluxa. Jest to Ergo Rapido, ale to jaki by nie był, w każdym razie, słuchajcie, to jest model z akumulatorkami litowymi. Jaki by się Wam nie trafił, słuchajcie, to z litówkami, baterie są takie same. Tu jest, proszę bardzo, model, jeżeli widać. O, coś tam widać dokładnie. ZB2904G. Na napięcie robocze, słuchajcie, 18V, czyli akumulatorki jako akumulatorki rozładowane. Po naładowaniu wiadomo, że one uzyskują 21V. I słuchajcie, jeżeli macie problem z ładowaniem baterii, czyli zaświeca się Wam czerwona kontrolka tutaj na tym panelu, która informuje o stanie baterii bądź błędzie baterii, to pamiętajcie, słuchajcie, siedzą niestety akumulatorki. No i teraz sprawa jest tego typu. W co się warto zaopatrzyć? Słuchajcie, na pewno odradzam jedną rzecz. Nie kupujcie akumulatorków takich na sztukę. Tu akumulatorków, słuchajcie, jest 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nie kupujemy, słuchajcie, 5 akumulatorków, dlatego że, no słuchajcie, troszkę może wyjść to Wam niekorzystnie. Możecie kupić jakieś podróbki. Natomiast w zupełności powiem Wam, co się sprawdza. Co się sprawdza? Słuchajcie, kupujecie pakiet dowolny akumulatora od laptopa. Na przykład ja sobie kupiłem tutaj pakiet taki 6-amperowy. Jest to zamiennik, nie oryginał. A dlaczego? Słuchajcie, taki pakiet kosztuje około 100 zł. I w środku macie 9 akumulatorów. Więc słuchajcie, jeżeli sobie średnio wyliczycie, że taki akumulator ma ponad 2 ampery i takich akumulatorów chcecie sobie kupić 9, no to przyjmując, że cena takiego akumulatorka jest około 20-25 zł, w zależności od producenta, no to słuchajcie, łatwo sobie policzyć razy 9, jaka wyjdzie cena. Natomiast jeżeli kupujemy, słuchajcie, za powiedzmy tą przysłowiową stówkę taki pakiet, gdzie ktoś to tam gdzieś składa, no to słuchajcie, za tą cenę mamy tych akumulatorków aż 9. No i tu jeżeli wykorzystamy 5, to dalej nam 4 zostają do latarki, do czegokolwiek. To jeśli chodzi o kwestię zdobycia akumulatorów. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wymiany akumulatorów, to pamiętajcie, ważna rzecz. Tu za baterią, która jest na wyjściu, ma plusa, siedzi bezpiecznik. Tam bezpiecznik sobie siedzi w rurce, włożony pod spodem, jego widać. Natomiast ważne jest co? Żeby rozpięcie akumulatora, jak i podpięcie ostateczne, końcowe, było tu na tym właśnie biegunie. Masę wiadomo, że my możemy odpiąć, kiedy odpiąć, żeby coś się nie działo. Natomiast słuchajcie, jaka jest sprawa. Jeżeli plusa podłączymy pierwszego i będziemy dalej odkurzacz składali, to może się zdarzyć rzecz taka, że elektronika, która ma balanser wbudowany, złapie po prostu błąd ładowania. Najnormalniej w życiu błąd złapie z tego względu, że zacznie się częściowo zasilać z akumulatorków, które będą już się zasilały, a elektronika no w tym momencie może się częściowo zawiesić, no i będzie pokazywało Wam błąd. Rzadko się to zdarza, ale naprawdę się zdarza. Natomiast jeżeli ostatnio ogniwko jest podłączone jako plusa, to jest najbardziej monitorowane ogniwo, które zasila cały procesor, no i wtedy jest już, jak to powiada jeden człowiek, znany elegancko. Także słuchajcie, składacie ostatnie ogniwko, plusowe podłączacie, no i tak, dobra, robimy plusa, słuchajcie, bo ja sobie, o, powiem Wam jedną rzecz, zaraz nim zrobimy próbę. Akumulatorki tego typu, słuchajcie, które są gdzieś tam z odzysku brane, no gra nie warta świeczki. Dlaczego? Jeżeli padło Wam jedno ogniwko, to pamiętajcie, że tych ogniwek poszczególnych nie wyłapiecie, które gdzieś tam jest mniej zużyte, bardziej zużyte. Wiadomo, że one pracowały wszystkie tyle samo roboczo godzin, żadne nie odpoczywało, każde dawało z siebie co mogło. Także słuchajcie, jeżeli coś zużyte, to zużyte jest jedno. Jak wymieniamy koła w samochodzie, to nie jedno, tylko wszystkie 4. Bo one tyle samo jeździły, tak to wygląda. No i dobra, słuchajcie, spinamy elektronikę i zaraz Wam pokażę, jak on się włączy. No i dobra, słuchajcie, akumulatorki są złożone, wstępnie kabelek podłączony, no i słuchajcie, co robimy, pierwszą próbę. Załączamy odkurzacz po założeniu akumulatorków nowych i co się dzieje? No właśnie, czyli mamy wszystko żyjące, bateria żyje w 100%.
No także słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Zaraz podłączę Wam do ładowarki, pokażę, że on się faktycznie ładuje bez błędu. No i tyle. No i słuchajcie, rozpoczął się proces ładowania. Jedziemy od zera, tak jak widać od pierwszej kreski. No i zaraz spotykamy się dalej, jak się podładuje. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda po 15 minutach jego ładowanie. Jest od 3, co prawda nie widać tej kontrolki idealnie, ale od 3 czwarte akumulatora leci sobie w górę, tak od momentu zaczęcia nagrywania. Ładowarka, słuchajcie, jest dosyć gorąca, czyli jest elegancko, jakbym powiedział. No i co, słuchajcie, na pewno się naładuje w pełni, także słuchajcie, jak filmik się przydał, to próbujcie, naprawiajcie, ratujcie. No i co, słuchajcie, łapka w górę przede wszystkim, subskrypcję sobie włączcie, ja tam zawsze wrzucam jakieś ciekawe rzeczy. A czego dotyczyło wszystko, to słuchajcie, Ergo Rapido Plus. Tu jest akurat jakiś green, ale to nie wiem dlaczego. W każdym razie, słuchajcie, no powodzenia i naprawiajcie.